Witajcie. Dzisiaj robimy, ja robię, znaczy się, znajówkę z pokrzyw. Mam naciętych pokrzyw, świeżych. Kastra 65 litrów. Jest ich dosyć sporo. 20 litrów, bo to jest takie wiadrko pokrzyw. A mianowicie, trzeba je dobrze ubić, te pokrzywy. Najlepiej przy pomocy jakiegoś kratki, jakiegoś ciężkiego elementu, żeby je przycisnąć, żeby one były na dnie, żeby nie pływały w wodzie. Ja to robię w ten sposób. Kratka, proszę bardzo, cegła, może tak, to jest idealnie, i woda. Muszą być zanurzone pokrzywki, żeby mogły sobie spokojnie fermentować. Najlepiej na słońcu. Damy jak najwięcej słońca. Tam, gdzie słońce najwięcej operuje, tam je postawić, żeby jak najszybciej się woda nagrzała, jak najszybciej sfermentowały. Oczywiście lejemy do pół cegły. Ja później podlewam po 3 tygodniach mniej więcej wszystkie rośliny w stosunku 1 do 10. 1 litr wody, wróć, 1 litr gnojówki, 10 litrów wody do konaweczki i naprzód. I to tak by wyglądało, panie i panowie. Zachęcam do robienia gnojówki. Jest masakryczna dla roślin. Dzięki, na razie.